O, kto to dzwoni? Dziadek, znaczy Marek. No halo. No witam Karolka, od mamy i ode mnie wszystkiego lepszego z okazji Dnia Dziecka. Hej, dzień dobry, witam was bardzo, ale to bardzo serdecznie na tle 40, która pewnie już z 2 tygodnie powisi i na tle Dawida wymiętolonej koszulki. Słuchajcie, chciałam wam coś powiedzieć. Ja i Dawid. Nie? To se razem kosmetyki kupujemy teraz. No, w Douglasie se zamówiliśmy. Zobaczcie na to. No, patrzcie na to. Jak to zobaczcie? No ja wam zaraz opowiem, patrzcie. Ten tonik i ten peeling z kwasem, ten wiecie, krwawy, to dla Dawida, a to dla mnie. To znaczy ja też to będę używać, ale to dla Dawida, to dla mnie. Dla Dawida, dla mnie, nie? KPW. Ale powiedzmy sobie jeszcze jedno, jak te kosmetyki zdrożały. Ja pierdzielę. Ja pamiętam, jak kiedyś kupowałam ten tonik, on był po 28 zł, a teraz, ja nie chcę kłamać, czekajcie, jest paragon. No, ten tonik 47 zł, a ja kiedyś kupowałam za 28, ja to pamiętam. I ten krwawy 39, nie pamiętam po ile on był, ale no nie zmienia to faktu, że rzeczywiście te kosmetyki w cholerę, nie mówiąc inaczej, zdrożały, nie? No, zamówiliśmy sobie wspólnie, dlatego że Dawid po prostu tu i tu ma taki problem skórny. Jak używa tego, to mu to znika, wiecie? Ja nie wiem, tak mu się tłuszczy, strasznie takie. I jak używa tego toniku, to po prostu on tego nie ma. I teraz właśnie przez 2 tygodnie nie miał i cały czas brzęczał, że on to musi zamówić. I w końcu zamówił i uwierzcie mi, że jak on to użyje 3 razy, to on już tego nie ma. No, a ja ogólnie bardzo lubiłam ten tonik, też go sobie będę teraz stosowała, no i ten peeling, wiadomo. No, także tak se razem kosmetyki teraz skupujemy, słuchajcie, nie? W dzisiejszym dniu przejdziemy przez prawdziwy i ogromny Dzień Dziecka. Nie tylko ja kupiłam, dziadki kupiły moje, Paula przywiozła trochę rzeczy. No, także słuchajcie, jedziemy z koksem. Ogromny i prawdziwy Dzień Dziecka, zapamiętajcie to, żeby nikt później nie był zdziwiony, nie? Rozumiecie to? Wystawiam właśnie, za przeproszeniem, łeb przez okno. Możecie słyszeć krople, bo pada deszcz, a jest zimno jak... Muszę usiąść tak kijowo pod słońce, pod światło, bo słońca to nie ma. Bo tu jest parę rzeczy, które będę pokazywała za chwilę. Co do ilości zabawek, ja nie chcę się tłumaczyć, tylko chcę powiedzieć, jakie mam podejście na temat zabawek. To, że Laurka ma dużo zabawek albo bardzo dużo zabawek, no to się z tym zgodzimy, prawda? Może ma nawet ogromną ilość zabawek. O, dobra, nie oszukujmy się. Ale do czego dążę? Do tego, że ja stosuję taką metodę, chyba jak większość ludzi, że no, ja przynajmniej tak robię, już tak robię, że nie daję jej wszystkich zabawek, tylko jej dozuję. Jak widzę, że na przykład po jakimś czasie robi się nudno, to na przykład zamienię to na coś innego i tak, wiecie, żeby te zabawki też nie były ciągle w obiegu, bo wtedy można normalnie, no ja bym szału dostała i nie wiedziałabym, co już robić. A tak, wiecie, po jakimś czasie pojawi się coś nowego, to jest większe zainteresowanie i tak dalej, wiecie, nie? Czary mary, diabeł stary. Zacznijmy od tego, że w Pepco kupiłam kotka, wiecie, taki, myślałam, że sztuczny, ale z tego, co widzę, to chyba żywy. No, nawet niezły, nie? Zobaczcie, tani był. Rysiu, jak ci się podoba nowy kotek? Zobacz. Co? Ryszard by zemdlał, jakby to był nowy kotek chyba, nie? No, także słuchajcie, polecam wam bardzo serdecznie. Ale dobra, część tych ubranek jest tak, noszona, część już jest, możecie zauważyć, brudna, więc nie zwracajcie na to uwagi, po prostu chcę wszystko wam pokazać. To są rzeczy z Pepco. Kurczę, słuchajcie, to jest moje któreś zamówienie z Pepco. Oni, znaczy zamówienie, no ze sklepu, Paula mi kupiła, bo ją poprosiłam. Słuchajcie, oni mają tak ładne te rzeczy i jakościowo są naprawdę fajne. Wiadomo, coś tam się jakaś szmatka zawsze trafi, ale naprawdę nawet jak się coś ubrudzi i nie dopierze, to nie jest szkoda. Kurczę, później. Naprawdę świetne rzeczy mają. No rewelacja. Zakochałam się w Pepco ostatnio. Mamy znowu łyżeczkę, myszkę, mini. Jest? Jest. Znaczy zestaw. Szprytce i widelec. Tutaj mamy też mini takie, wiecie, foremki. Nie wiem, czy tego nie weźmiemy do Turcji, chociaż widziałam, że są te silikonowe, które można zgiąć i to zajmuje bardzo mało miejsca. No ale to jest takie bardzo malutkie, no nie wiem, dajcie mi znać, czy te silikonowe, one mają sens, bo jak mam jakieś takie dzikie wrażenie, że to... nie wiem. Ojej, zobaczcie, ten kot się rzuca, to on naprawdę jest żywy. Rysiu, co to? Co, coś tu źle kupiłam chyba, co? Rysiu? Rysiu jest załamany. Kiedy ja wejdę? Wyjdź już mi, bo on chce wejść. Zobaczcie, jaka fajna sukieneczka w...
lamy. No po prostu rewelacja. Tutaj taka zwykła z jakąś gwiazdką i mamy trzy bluzy. No zobaczcie, jaka śliczna. Tu taka falboneczka. Druga bluza jest, Król Lew. Laurka ma spodnie w tym kolorze, tylko tam nie jest na drugą akurat Króla Lwa, tylko ona ma chyba z tej bajki Bambi. I ta, zobaczcie, w tej była wczoraj. Tu takie piękne detale. Tu na tym. I ten kolor w rzeczywistości jest ładniejszy, miętowy. Widzę, że tu jest jasny bardzo. W rzeczywistości jest dużo śliczniejszy. Dobra, tu mamy to, lecimy dalej. Tu mamy akurat takie krótkie spodenki piękne, zobaczcie, w gwiazdki. Naprawdę śliczne. Spódniczka, Laurka już też w niej chodziła. I takie spodenki właśnie na lato, wiecie, żeby na przykład pampersem nie świecić. No czy nad morzem, czy w Turcji może nam się przydadzą. Zobaczcie, jakie piękne. Zobaczcie tutaj Meksyk. Kiedyś chcieliśmy bardzo jechać do Meksyku, jednak mówiłam wam w zeszłym roku, jak byliśmy w Singapurze, że zmieniamy zdanie, bo jest bardzo niebezpiecznie i na razie się tego trzymamy i nie chcemy jakoś jechać do Meksyku. Body, no widzicie, to akurat używane brudne, także przepraszam. Zobaczcie, jakie dżiny. Laurka też już wczoraj w nich była. Tu takie wykończenie i zobaczcie z tyłu, jakie fajne. I fajne, bo wiecie, takie miękkie są, nie? Super są te spodnie. Kolejny strój kąpielowy, no niestety Paula stwierdziła, że musi dorzucić, bo się nie mogła po prostu oprzeć. Także Laurka będzie na wakacjach modelką. Tu widzicie pognieciony, bo już też były noszone. Piękny. Tutaj mamy, w tej też bardzo ładnie jej było, bo już też nosiła. Tutaj mamy akurat body, takie rażące i tu falbaneczka. Tu mamy koszulkę w tygryski. Paula mówi, że to było na dziale z chłopcami. Znaczy no chłopięcym, ale ja, wiecie, że ja staram się też jej jakieś niebieskie coś kupić, takie różne. No wiadomo, że przewaga różowego jest, no nie oszukujmy się, ale o, to też było na dziale dla chłopców, ale co tam, pięknie, prawda? No, a, to wszystko. Paula kupiła Laurce znowu taki zestaw do wody, ale się śmieję, że on jest ekskluzywny. Taki, wiecie, luksusowy, dlatego że to są owoce morza. Krab, ośmiornica, no kaczka też jest dobra, ale żaba to już francuskie trochę, nie? I te akurat, kurcze, nie mają zaklejonych dziurek. Czym można to zakleić? Bo ja wiem o tym, że wiecie, te dowody są takie niebezpieczne, żeby tam to pleśnieje wszystko w środku później. A mamy taki jeden zestaw zabawek, kurczę, nie pamiętam, który to jest, ale mamy jeden taki zestaw i tam były już pozaklejane te dziurki i one są właśnie fajne, a tu widzę, że znowu nie są, więc jeżeli ktoś ma jakiś fajny sposób, czym to zakleić, żeby to, wiecie, i dziecka nie korciło, żeby to ściągać, wyciągać, no to napiszcie proszę. Kolejny prezent to chodzik i tak, Laurka ma jeszcze jeden, ale ten też jest fajny, wiecie co, bo to i to można normalnie, wyciągnąć i to jest grające, także mamy kolejny prezent, kolejny fajny, ładny chodzik, także dziękujemy bardzo serdecznie. O matkę, więc mam, ale jestem pomarańczowa, bo jestem po jedzeniu. A teraz przyszłam tutaj, bo mama sobie ubierze ziemniaczki. A i wiecie co? To body w myszkę Miki też jest spewko. Spodenki nie, ale body tak, nie? I Laurka właśnie dostała, to nie jest szklane, to jest plastikowe, to jest pipetka od witaminy D3 i Laurka ma ostatnio, że im mniejsza rzecz, tym bardziej fascynująca i ja zawsze uważam, jak jej to daje, także spokojnie. Ale żeby obrać ziemniaki ostatnio, to jest najlepsza rzecz i ostatnio, słuchajcie, 40 minut spokoju było. Co ty tam tak czytasz? Mama, ile ty zapłaciłaś za te kosmetyki? No mama, ty oszalałaś? Trzeba to zniszczyć. No to uwaga, mamusia zaszalała, ale to jest jeszcze nie wszystko. Lama tu powinna mieć jeszcze jeden krążek, zabawki z Fisher-Price'a. Tego już mieliśmy wcześniej, te trzy teraz kupiłam. I tak wiem, one grają wszystkie razem, mamy je połączone. No świetne, wiecie co, takie edukacyjne, naprawdę rewelacyjne są te zabawki z Fisher-Price'a. Bardzo, bardzo mi się podobają, mają dużo, wiecie, śpiewania, Laurka to uwielbia, mają dużo uczenia cyfr, alfa, betu. I mi się osobiście bardzo, ale to bardzo podobają te zabawki i wszystkie kupiłam używane na Vinted. No to co, zademonstruję wam może całą ekipę, co? Są bardzo sympatyczni, proszę bardzo. Łoś, leniwiec, lama i jeżyk. I wiecie, że ja na początku myślałam, że to jest ten, nie wiem dlaczego, że myślałam, że to jest baranek jakiś i Paula do mnie mówi, ty przecież ty zjesz. I mówię, kuźwa, no rzeczywiście. No to co, jedziemy. No dalej, na przykład wszyscy będą liczyć.
A nie, żółty to teraz. 1, 2, 3, 4, 5. Brawo! Patrzcie! Nie wiecie, kolejna zabawka z serii Linky Mars. Nie wiem, czy ona się dołącza do nich, czy jak, ale może trzeba nagłówkę nacisnąć. O, nie ma baterii. Kurczę, trzeba wymienić. Ale on to chyba ma z 10 baterii tam w brzuchu. Przypadły do gustu Laurce, bardzo lubi, jak oni śpiewają, jak się ruszają. Znaczy leniwiec w sumie się rusza. Jezu, co tam się dzieje? Nie no, tym to ma jakąś ekstazę tu. Matko kochana. No Mir, daj wejść innym. No to teraz przedostatnia zabawka, to też jest Fisher Price. Garnuszek na klocuszek, też używany, kupiłam, słuchajcie, za 2 dychy tylko. Po prostu rozwala mnie pioseneczka. Musicie jej posłuchać, kto jej nie zna, więc... A nie, czekajcie, jedziemy. Albo i nie jedziemy, no. On ma tu jeszcze pokrywkę, ale jest u Laurki w łóżeczku, bo usnęła z pokrywką. Uwaga! Pełny jest garnuszek mój, klocki kształt mają swój, kwadrat, serce, gwiazda, trójkąt albo kółko. Hej! Laurka ucieka, a mama ma tu takiego gościa. Czekaj, tylko musi go włączyć. Mama kupiła turlaczka z Fisher Price'a. Tylko czekajcie, on ma chyba baterie rozładowane, co? Czekajcie, ja go kupiłam za 120 zł. Ja myślałam, że może on jest uszkodzony czy coś. Mówię, dobra, ryzykuję, bo on 200 parę złotych kosztuje. Taki najtańszy nowy. 300 ileś też możecie kupić, jak chcecie. I myślałam, że jest uszkodzony. Mówię, dobra, ryzykuję, nie? I bardzo fajny jest, wiecie. I mimo, że on się rusza, to Laurka się go nie boi, co jest właśnie dziwne, bo zaraz wam pokażę tego liska, kto pamięta, ona się go strasznie boi, aż tak płacze, że kurczę, masakra. Dobra, demonstration. Tylko powiem wam, że z tą piłką to trzeba mu dobrze podłożyć i to Laurce się tak podoba, jak on jej kula piłkę, że po prostu masakra. Juhu! Chyba mi się też to podoba. Ale widzicie, ta zabawka z Fisher Price'a, to zobaczcie, też nieźle chodzi, już jest tutaj. No, jednak ma baterię. Myślałam, że nie ma, to zobaczcie. On ma baterię. Hej, gdzie moja piłka? Nie wiem. Rysiu, gdzie jest jego piłka? Ostatni raz. Dziękuję. Obiecamy. O, widzicie? Ty gamoniu. Co się cieszysz, jak nie rzuciłeś? Ja już wiem, o co tu Rysiowi. Ja już wiem właśnie, o co Rysiowi chodzi, wiesz? Rysiu teraz odpoczywa, bo wie, że ja tutaj usiadłam z boku, to mówi, dobra, ja się chwilę położę, pomruczę sobie i jak odejdziesz, to ja się zajmę nią. Tak, Rysiu, Boże, Rysiu, ojejku się, Rysiu. No widzisz, jak on cię pilnuje, Rysiu. Ty ją ochroniasz. Rysiu nie wie, co się dzieje, wiecie? Trzymaj to. Tak, jakby ty krzywo stoisz, ziomuś. Gdzie ta piłka poleciała, Laurka? O Boże, Rysiu idzie sprawdzić, czy to bezpieczne. Rysiu, podaż jej piłeczkę. Rysiu. Rysiu, sprawdza, czy wszystko w porządku, matko Rysiu. Piłka! Piłka! Mogę cię prosić o przyniesienie piłki? Nie! Mogę rzucić piłkę! Oj, ale... Mama, kocham go. Kocham go. Ale wy chyba nie myśleliście, że to jest koniec. Bo to oczywiście nie jest koniec. Nie, że nie koniec. Jedziemy dalej. A tutaj na przykład mamy tego liska z Fisher Price'a. Fajny skurczybyk gra, ale niestety, no tuś coś nie pykło i na razie go jeszcze nie sprzedaję, nic z nim nie robię, bo on jeździ, nie? On stymuluje raczkowanie właśnie, ale jak on stoi i gra, to jest wszystko w porządku. Ale mówię wam, Paula to widziała. Wystarczy, że on wystartuje, to normalnie ona się trzęsie i płacze. Ona się po prostu tak trzęsie, jakby nie wiem. Także na razie go nie sprzedaję, może jej to minie i niestety z każdą zabawką jest tak, że no niestety albo trafimy, albo nie trafimy, mimo że wydaje nam się fajna i zajebista. Po pierwsze, moi drodzy, jestem brudna tu, jestem brudna na cycu. Ja pierdzielę surówka na aparacie, czujecie to? Surówka. Jadłam obiad i była surówka. Ale co ona robi na aparacie, to nie wiem. Dobra, mniejsza z tym? Nie, trzeba to podnieść przecież. W sumie to nie wiem, czy to można nazwać prezentem na Dzień Dziecka. To jest po prostu wózek do samolotu, ale stwierdziłam, że już jak pokazuję w tym filmie tyle rzeczy, to i pokażę wam wózek, na który się zdecydowałam.
To jest Cybex, czy tam Cybex, czy Srybex, używany na Vinted. I to jest ta wersja Twist. Tylko to nie jest ta droższa wersja, tylko ta tańsza, która jest do 17 kg. I rzeczywiście, tu mieliście rację. Nie wiem, jak długo Laurka będzie chciała w ogóle jeździć we wózku. To jest pierwsze. Po drugie, to nie wiem, poszłam za głosem po prostu i pieniędzy. No bo rzeczywiście, ja go kupiłam, słuchajcie, za 400 zł. No przesyłkę jeszcze do tego, no to 420 tam niecałe chyba było, nie, 420 było za wózek. No i właśnie wy mnie przekonaliście, bo chciałam kupić ten model, który jest do 22 kg, ale rzeczywiście, skąd ja wiem, ile Laurka będzie chciała jeździć we wózku i czy w ogóle on się tam nam tak dużo przyda. No stwierdziłam, że biorę tego tańszego i tyle. I poza tym można było go jeszcze taniej kupić, tylko wiecie co? Ja nie mam nic do nikogo, jeżeli ktoś taki kolor ma, ale no ja sobie nie wyobrażam całym takim wielkim, rażącym, różowym wózkiem jeździć, mimo że to jest dziewczynka. No nie wiem, dobra, no i no ktoś może powiedzieć, że ten kolor też jest nudny, no bo taki, no co, szare wszystko ma, szare wszystko. No mam szare, no. Teraz czekajcie, to jest tak, nie? I tak. I kuźwa tak. O, nie? I on jest troszeczkę, przecież wy nic nie widzicie, on jest troszeczkę gorszy, bo trzeba tutaj jeszcze to podnieść. A inne wózki mają znowu takie coś, że jak składacie wózek, to nie musicie tego zaginać, nie? On jest fajny, bo może być całkowicie pozycja leżąca, no pasy ma i tak dalej, nie? Ten daszek ma filtr i jest tu długi. A żeby go złożyć, to właśnie musimy to odgiąć. O, musimy tak zrobić i musimy zrobić, patrzcie na to, co ja tu odpierdzielam, musimy zrobić tak. I tak, o, i wózek jest złożony. I do samolotu pan bierze, proszę ładować mi. Jeszcze jedna próba. Opracujemy. Dobra. Dobra. Składanie mi idzie lepiej, zdecydowanie. Będą ze mnie ludzie, będą. A teraz go wam jeszcze pokażę tak, ja nie wiem, w kamerze on jest taki ciemny, a to jest jasny szary, wiecie? Ale widzę, o, tu chyba lepiej widać teraz ten kolor. No co, no wózek jak wózek, nie? Czajcie bazy, nie? Po prostu chciałam wam pokazać, na który się zdecydowałam. Mam nadzieję, że nie będę żałować. A, i co jeszcze jest fajnego w tym wózku, to mnie przekonało, że czekajcie, jak to się tu robi. Dobra, już mam, że się go obkręca, widzicie? I możemy mieć dwa kierunki jazdy i to mi jeszcze w tym wózku... Znaczy to przemówiło do mnie w tym wózku właśnie, że mogę mieć i w tą, i w tą. No i mam nadzieję, że nie będę żałować. A teraz, moi drodzy, dwa ostatnie prezenty, czyli to pudło i tam pod ścianą to ogromne pudło. I my wiemy, że to nie jest na teraz, na już, na za chwilę. Mamy ogromną ochotę to rozłożyć, żeby zobaczyć, ale no... My i tak chcieliśmy Laurce takie coś kupić, ale dziadek nas, że tak powiem, wyręczył i wyprzedził i po prostu kupił już to Laurce. Także pierwsza rzecz to, słuchajcie, zjeżdżalnia. Zobaczcie, jaka ładna! Różowiutka z fioletowym. I fajne w tej zjeżdżalni jest to, że rzeczywiście później, zobaczcie, możemy ją złożyć i nie zajmuje dużo miejsca. I bardzo mi się też podoba to, że słuchajcie, my możemy takie coś sobie ustawić w domu, nie? Mamy dużo miejsca. Oczywiście można to użytkować na dworze, w okresie jesienno-zimowym, na przykład w domu. Także super, cieszę się, że mamy takie warunki i ewentualnie będziemy mogli to mieć w domu. A teraz chodźcie na to drugie, nie? Rozumiecie? To nie koniec. Pełny jest garnuszek mój, tararara. Ła, Jezu! I nikt teraz nie widzi i jest fajnie. Chodźcie tu niżej, moi drodzy. O, a to do góry nogami, ja pierdzielę. Zobaczcie, jaki fajny. Tu jakaś kuchnia, kran. Tu dziewczynka kiełbę se smaży. Okna, o, tu widać to okno, drzwi. O, matko. Dawid się śmiał, że koty będą miały na pewno niezłą frajdę i będą się z nią tutaj bawić, to jest więcej niż pewne. A druga sprawa jest taka, że ja mam tak ogromną ochotę to rozłożyć. No ale to jest bez sensu, nie? Ale no, uwierzcie mi, że ja nie mogę wytrzymać. No mega, no zarąbiste po prostu. Mówiłam, że prawdziwy dzień dziecka? Mówiłam. Bo jak mówię, to nie kłamie. Czasami kłamie. Nie, chyba nie, nie wiem. Czy ja kłamie? Nieładnie jest kłamać. Rodzice mnie uczyli, żeby nie kłamać i ja nie kłam.
Ja również chciałabym życzyć wszystkim waszym pociechom wszystkiego dobrego, dużo szczęścia i zdrówka. I żebyście je kochali tak bardzo, 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 bardzo mocno i żebyście zawsze byli przy nich. To ja dziękuję serdecznie za uwagę. Proszę o pozostawienie kciuka do góry. Jeżeli macie życzenie, subskrybujcie i widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia, cześć!